Cześć, kolejny biotech vlog przed nami. Branża już dawno zapomniała o świątecznym stole, ale nie wyjechała jeszcze na urlop majowy, więc okres naprawdę gorący. Zostańcie z nami. Onka R&D Therapeutics, spółka specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów, w czwartek zadebiutowała na giełdzie papierów wartościowych. Spółka z emisji zebrała 58 milionów złotych brutto, co ma zapewnić im stabilność finansową na okres 3 lat. Na początku czwartkowej sesji kurs firmy poszedł w górę o 6,6%, co daje już blisko 31 zł za akcję. Onka R&D Therapeutics jest trzecią w historii polskiej farmacji firmą, która wprowadziła lek innowacyjny do badań klinicznych, ale ma ambicje stać się także pierwszą firmą, która ten lek na rynek wprowadzi. Faza 1A cząsteczki OATD01 została zakończona z wynikiem pozytywnym, a Onko ma ambicje doprowadzić lek do drugiej fazy badań klinicznych, po czym sprzedać go na zasadzie licencji lub umowy partneringowej i dalej realizować kolejne projekty innowacyjne swojego pipeline'u. Tak jak wspominałem Wam już na blogu, w miniony wtorek byłem na konferencji zorganizowanej przez konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, czyli największego w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej przedsięwzięcia biotechnologicznego wartego 450 milionów złotych. CEPT poinformował o zamiarach stworzenia dwóch nowych odnóg swojej działalności. To jest Centrum Medycyny Regeneracyjnej i Centrum Medycyny Translacyjnej. I o ile o pierwszym przedsięwzięciu już Wam mówiłem na blogu, a także szerzej pisałem o nim na stronie, teraz wspomnę tylko o medycynie translacyjnej, która z założenia ma zajmować się jak najdoskonalszym połączeniem badań podstawowych z medycyną kliniczną i znajduje zastosowanie przede wszystkim w tzw. żywych lekach. I mam na myśli wykorzystywanie żywych komórek człowieka do uzyskania efektu leczniczego. Na budowę centrum potrzebne jest około 100 milionów złotych. Więcej szczegółów już niebawem na stronie. Bionanoparki Uniwersytet Medyczny w Łodzi wspólnie realizują projekt, którego celem jest zbadanie w oparciu o spersonalizowane badania genetyczne, dlaczego niektórzy chorzy na szpiczaka nie reagują na leczenie farmakologiczne. Część osób wykazuje tzw. pierwotną oporność, a część tę oporność nabywa dopiero w trakcie terapii. Projekt ma być realizowany do końca 2020 roku. Wyniki współpracy badawczej będą miały ogromne znaczenie dla dopasowania terapii do konkretnego pacjenta, tak by była ona jak najbardziej efektywna i jak najmniej inwazyjna. Szczegóły również na naszej stronie. Na terenach zakładu dawnej Polfy w Pabianicach grupa Adamet otworzyła w środę pilotażową fabrykę, która ma uzupełnić działalność obszaru badawczo-rozwojowego, w tym funkcjonującego od 2 lat Centrum R&D pod Warszawą. Fabryka kosztowała firmę 30 milionów złotych i ma przyspieszyć rozwój ponad 50 projektów badawczych. Adamet większość przychodów czerpie ze sprzedaży leków generycznych i suplementów diety, ale ostatnio z roku na rok zwiększa także inwestycje w badania i rozwój. Obecnie prowadzi 4 innowacyjne projekty biotechnologiczne i w przyszłości będzie chciała poważnie myśleć nie o samej ich sprzedaży na etapie badań klinicznych, ale być może w oparciu o umowę partneringową doprowadzenia ich do końca przez wszystkie fazy badań klinicznych, co w Polsce jest kosztem rzędu 0,5 miliarda złotych i żadnej firmy biotechnologicznej w naszym kraju na to nie stać. Nie wiem, czy wiecie, ale produkcja globalnej firmy Avon została ulokowana 60 km od Warszawy w Garwolinie. To właśnie tam znajduje się drugi co do wielkości ich zakład produkcyjny na świecie. W fabryce rocznie wytwarzanych jest niemal 0,5 miliarda kosmetyków. Wraz z rosnącą od 20 lat w Garwolinie produkcją rozrastało się także ich centrum dystrybucyjne. Jego roczna przepustowość to blisko 190 milionów spakowanych produktów oraz 5,3 miliona wysłanych kartonów z kosmetykami rocznie, które dystrybuowane są na terenie Polski, Czech i Niemiec. Avon obrazuje to następująco. Gdyby ustawić produkty spakowane w ciągu roku, jeden po drugim, zajęłyby one blisko 3/4 obwodu Ziemi. Ustawiając kartony jeden po drugim, droga zajęłaby 1800 km, czyli tyle co z Garwolina do Londynu. Podróżując natomiast, paczki pokonują rocznie aż 4,7 miliona km, czyli dystans równy 120 obwodom Ziemi. Zostańmy jeszcze przy firmie Avon, która na swoim przykładzie postanowiła zbadać, jak recykling pomaga oszczędzać zasoby naturalne. Firma zsumowała wszystkie opakowania poddane recyklingowi i okazało się, że w samym tylko 2016 roku oszczędziła 8648 ton surowców naturalnych, waga 15 samolotów, i mówimy to o takich surowcach jak plastik, szkło, papier czy aluminium. Avon ograniczył też emisję gazów cieplarnianych o 1643 tony. To tak jakby firma niwelowała negatywny wpływ 621 samochodów rocznie. Trzeba powiedzieć, że Avon lubi barwne porównanie liczbowe. Aby zapewnić jednak ich wiarygodność, poddaje się certyfikacji w ramach projektu Resources Saved, prowadzonego przez Interseroch, organizację odzysku opakowań.
Oczekuje się, że światowa sprzedaż kosmetyków kolorowych osiągnie w tym roku wartość 48,3 miliarda dolarów, co oznacza 6% wzrost rok do roku. Wynika z najnowszych badań Mintel. Kosmetyki do makijażu to ogromny biznes, a obecnie najszybciej w tym względzie rozwijającym się rynkiem są Stany Zjednoczone. Wartość sprzedaży ponad 12 miliardów dolarów. Z ogromną przewagą zostawia w tyle Japonię, 6,4 miliarda, Chiny 5,1, Wielką Brytanię 2,7 i Koreę Południową 2,2 miliarda dolarów. Po wejściu w życie zakazu handlu w niedzielę e-commerce staje się ratunkiem dla wielu przedsiębiorstw, przede wszystkim w branży kosmetycznej, odzieżowej i spożywczej. Już od kilku lat internet jest miejscem coraz częściej i chętniej wybieranym przez konsumentów do robienia zakupów, jednak ograniczenia handlu w niedzielę na pewno spowodowały jeszcze szybszy rozwój tego kanału sprzedaży. Równie szybko rośnie konkurencja, więc firmy kuszą klientów promocjami, gwarantują darmową przesyłkę, oferują większą dostępność produktów w sieci, wprowadzają aplikacje z funkcją sprzedażową. Cena i wybór jednak to nie wszystko, bo sprzedaż w internecie ma być skrojona na miarę konsumenta, w czym pomaga historia zakupów klienta i narzędzia informatyczne, analizujące nasze wydatki, kupowane produkty i ulubione marki. Wszystkie 7 testów integracji systemów do wystawiania e-recept wypadły pozytywnie. Testy integracyjne z centralnym systemem P1 przeszli następujące dostawcy oprogramowania aptecznego i gabinetowego: Axon, CGM Polska, Comarch, Camsoft, Attende Medica, Asseco, Infotel Software. Systemy dostarczane przez wyżej wymienione firmy są przygotowywane do obsługi elektronicznych recept, które od maja będą wprowadzone pilotażowo w Siedlcach i Skierniewicach. Jak podaje portal politykazdrowotna.com, do 2022 roku na rynku ma pojawić się 12 nowych leków, które zrewolucjonizują terapię. Ciekawostką jest, że tylko jeden z nich to lek onkologiczny, a w ubiegłym roku aż połowa leków należała do tej grupy. Przełomowe leki, które eksperci zidentyfikowali w raporcie, obejmują szeroki zakres obszarów terapeutycznych, w tym cukrzycę typu drugiego, endometriozę, padaczkę dziecięcą, hemofilię, HIV, migrenę, uzależnienie od opioidów i półpaziec. W 2018 roku oczekuje się także na wejście pierwszego na rynku leku opartego na cannabidol we wskazaniu dla dwóch rzadkich odmian padaczki wieku dziecięcego. Coraz popularniejsza ostatnio staje się turystyka medyczna do Białorusi. Jednym z powodów jest ruch bezwizowy do obwodu grodzińskiego i coraz wyższa jakość tamtejszych usług. Tylko w stolicy regionu Grodnie można wykonać niemal każde badanie i zabieg, od kardiologii po chirurgię plastyczną. Niektóre badania i zabiegi można przeprowadzić od ręki, bez czekania w kolejkach, a ich cena jest nawet dwukrotnie niższa niż w Polsce. Pacjenci mówią odważnie, że nawet poziom opieki zdrowotnej na Białorusi jest wyższy niż w polskich placówkach. Dużą popularnością, nie tylko wśród Polaków, cieszą się także tamtejsze sanatoria, bowiem poziom światowy, wachlarz usług szeroki, a cena dobra dla kieszeni przyjezdnych, m.in. z Polski, Rosji, Litwy, Azerbejdżanu czy Izraela. Celon Pharma 93% przychodów generuje na rynku krajowym, a ponad połowa to zasługa wykorzystywanego przez chorych na astmę Salmexu. Coraz większy udział w dochodach ma mieć jednak rynek skandynawski, który docelowo wpłynie na przychody z eksportu pod koniec roku nawet na poziomie 20-30%. W 2019 roku firma może już mieć natomiast pieniądze z kontraktów na nowe leki. Celon Pharma pracuje obecnie nad 12 projektami, z których 2 są w fazie badań klinicznych. Najbardziej zaawansowane to esketamina, która w opracowanej przez spółce postaci wziewnej ma być stosowana w leczeniu depresji jedno- i dwubiegunowej. Pierwsza faza badania klinicznego ma zakończyć się w maju. W kwietniu Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego konkursu grantowego organizowanego przez Europejską Radę do Spraw Innowacji. Do 2020 roku do rozdysponowania na ten cel jest 2,7 miliarda euro. Twórcy przełomowych technologii mogą także liczyć na opiekę wyznaczonego eksperta i jego wsparcie przy planowaniu biznesu, czego bardzo często innowatorom brakuje. Europejska Rada do Spraw Innowacji jest programem pilotażowym, a realizowany w jej obrębie mechanizm wsparcia jest dopiero testowany. Program skierowany jest do innowacyjnych firm z sektora MSP, naukowców i startupów. Natomiast w programie ramowym Horyzont 2020 dostępnych jest jeszcze 400 miliardów euro, co stanowi połowę całkowitej stawki. To jest bardzo ważna informacja dla polskich przedsiębiorców, którzy stanowią tylko 1% beneficjentów. Z raportu KPMG wynika, że pomimo rosnącego zagrożenia cyberatakiem, 57% firm z sektora life science jest zdania, że bezpieczeństwo przetwarzanych przez nie informacji wzrosło w ciągu roku, a 43% organizacji nie zwiększa budżetów na zapewnienie cyberbezpieczeństwa. 40% firm dokonujących fuzji i przejęć zlekceważyło zidentyfikowane cyberryzyka i nie podjęło żadnych działań.
Przeważnie aktywności związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa mają charakter reaktywny, a nie prewencyjny. Większość respondentów uważa, że w stosunku do firm z sektora life science cyberprzestępcy najbardziej interesują się danymi finansowymi, 82% wskazań, lub wypracowaną własnością intelektualną, 79%. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstał pokazowy przeciwdrobnoustrojowy system w postaci balustrady i poręczy schodowych ze specjalnego stoku miedzi o właściwościach antybakteryjnych. Jedną z najczęstszych dróg rozpowszechniania się groźnik dla organizmu infekcji są powierzchnie klamek, włączników oświetlenia czy poręczy schodowych. Wykonane z tworzyw sztucznych czy stali łatwo mogą zostać zastąpione miedzią lub jej stopami, których właściwości przeciwdrobnoustrojowe polegają na trwałej eliminacji bakterii z powierzchni dotykowej w czasie od jednej do kilku godzin. Rozwiązanie ma być przeznaczone dla miejsc użyteczności publicznej, m.in. komunikacji miejskiej, szpitali, uczelni czy kin. A na koniec inteligentne technologie w branży odzieżowej i zaskoczę Was, nie chodzi o grafen. Koszulka, którą mam na sobie, koszulka biometryczna, która umożliwia sczytywanie danych życiowych użytkownika systemu, na przykładzie kolarza, tak jak było w Tour de France w naszym takim sztandarowym projekcie, gdzie wyposażyliśmy wszystkich kolarzy tego wyścigu w takie koszulki biometryczne, jak również różnego rodzaju inne czujniki pod siodełkiem, na kole, w pedałach i tak dalej, które te czujniki umożliwiły zebranie różnego rodzaju danych, następnie dane te przekazywane poprzez takie urządzenia, jak m.in. ten transmitter, który tutaj mam przed sobą, do chmury, dane przekazywane bezpiecznie w czasie rzeczywistym, przetwarzane w tejże chmurze w data center, Dimension Data i następnie przekazywane teamom kolarskim, mediom, do telewizji, do aplikacji mobilnych, do aplikacji internetowych. To tyle na dziś. Widzimy się za tydzień tuż przed majówką. Do zobaczenia.